Tym razem zabiorę was do miejsca, gdzie kończy się droga. Zabiorę was do Arnafjord. Arnafjord leży nad fiordem o takiej samej nazwie, który jest częścią najdłuższego fiordu w Norwegii, jak i w całej Europie, Sognefjord. Tę malowniczą wioskę zamieszkuje niecałe 60 osób. Miejsce to, które znajduje się niecałe 7 godzin jazdy samochodem od Oslo, prócz tego, że jest piękne, ciche i urokliwe, skrywa także mroczną historię. Jadąc do Arnafjord możecie minąć wiele takich kempingów jak ten, więc jeżeli 7 godzin jest dla was za długim czasem jazdy, to można się zatrzymać, można sobie wynająć taką kabinę i sobie tutaj spać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że do każdej jest dobudowany malutki budyneczek, taki przedsionek, ale w drewnie zrobiony i to jest ciekawe, bo nie ma czegoś takiego w Polsce. Więc tak, zawsze możecie się zatrzymać i się przespać w takim miejscu. A ja jadę dalej i uciekam. Arnafjord ma dość nieciekawą historię związaną z katastrofą, która miała tutaj miejsce, a mianowicie z osuwiskiem, które zabiło 45 osób z 60, które zamieszkiwały w tej wiosce. To nawet nie jest miasto, to jest wioska. Przeżyło bodajże 15 osób, z czego większość stanowiły dzieci, a przeżyły tylko dlatego, że spały na strychu, bo taka była moda, może nie tyle moda, co po prostu taka tradycja, że dzieci spały na strychu, a dorośli na dole. I tylko to uratowało te osoby przed śmiercią. Za mną znajduje się kościół, który został wybudowany w 1880 roku na miejscu starego, który no, de facto już się uwalił i był w bardzo złej kondycji. Ciekawostką jest, że mieści o wiele więcej osób niż zamieszkuje tutaj pobliskie tereny, niż zamieszkuje pobliskie wioski, bo 180, a lokalnych mieszkańców jest zdecydowanie mniej. A wcześniej kościół w 1310 roku był umiejscowiony kilka kilometrów dalej od tego miejsca, a teraz służy do dzisiaj i lokalni mieszkańcy mogą w nim tutaj się pomodlić. Jak pewnie zauważyliście, zaraz obok kościoła są nagrobki i warto zwrócić uwagę, że są troszeczkę inne niż te, które możemy zobaczyć w naszym kraju, możemy zobaczyć w Polsce. I wszystkie norweskie cmentarze właśnie w ten sposób wyglądają, że jest kamień z imieniem i nazwiskiem. I tak naprawdę poza tym nie ma nic. Bardzo często te cmentarze są mieszane, jeżeli chodzi o religię. Widziałem takie, na których leżeli zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, czy chociażby inne wyznania. Ma to swój na pewno urok. A, i jeszcze bardzo często jest to połączone z parkami. Bardzo często Norwegowie też wychodzą na spacer chociażby, albo robią piknik w takich miejscach. Dla nas może to się wydawać dziwne, ale tutaj jest jak najbardziej normalne. Za mną znajduje się jeden jedyny sklep połączony z barem w tej miejscowości. Nie znajdziecie tutaj nic, nie znajdziecie tutaj żadnego klubu ani innego przybytku tego typu. Tutaj liczy się natura, liczy się to, aby pójść na spacer, góry, aby połapać ryby, popływać w fiordzie, no może nie dzisiaj, bo jest zimno. A propos tego sklepu, nie mam pojęcia, kiedy on jest otwarty. Jesteśmy tutaj drugi raz, byliśmy bodajże w maju.
zamknięty, być może ma jakieś konkretne godziny, albo po prostu trzeba pukać w okno do właściciela. My się o tym nie przekonamy. Znajdujemy się przed pomieszczeniem, w którym możemy przeczytać więcej na temat tego, co tutaj się wydarzyło, na temat całej katastrofy, która miała tutaj miejsce. I chodźmy do środka, pokażę wam kilka ciekawych faktów i kilka ciekawych rzeczy, które tutaj możemy znaleźć. Więc tak też mniej więcej wyglądały izby, wyglądały domy w Norwegii 200 lat temu. Czyli jedno duże pomieszczenie, czasami były jeszcze strychy. I w sumie dzięki temu, że te strychy były, też wiele osób przeżyło tą katastrofę, o której chcę wam właśnie opowiedzieć. Tutaj po lewej stronie mamy listę. Mamy listę wszystkich osuwisk, które miały miejsce tutaj w okolicy między 1345 rokiem a 2005. I jak widzicie, wyszczególniony jest tutaj Arnafjord, 1811, 45 osób straciło życie w tym kataklizmie. Ale jak zwrócicie uwagę, na przykład w 1345 roku w miejscowości Gauldalen zginęło około 500 osób pod osuwiskiem. I warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli patrzymy z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok, coraz mniej tych osób ginęło. Wydaje mi się, że ma to związek z postępującym rozwojem technologii i tego, że były jakieś systemy, które po prostu ostrzegały ludzi przed tym, że akurat naciąga jakiś kataklizm. Jest księga gości, można się wpisać, jest też książka z historią. A tutaj mamy dość ciekawą makietę, która pokazuje, jak to wyglądało. Więc z samej góry, z samego szczytu, osuwisko błota i śniegu zeszło na Arnafjord, na małą miejscowość, w której mieszkało 60 osób. Z czego zginęło 45 pod lawiną błota, śniegu i kamieni. I praktycznie wszystkie domy, większość domów, nie wszystkie, ale większość domów, które znajdowały się w tej miejscowości, zostały zniesione aż do fiordu. Jeżeli chodzi o jakieś rzeczy do robienia, które moglibyście tutaj w okolicy albo w samym Arnafjord robić, to ich kilka jest. Oczywiście ta miejscowość nie ma żadnych, tak jak wspomniałem, klubów, barów i tego typu rzeczy, ale możecie tutaj blisko z naturą pobyć. Można wynająć chociażby łódkę i popłynąć na tak zwane fjord safari, czyli na wycieczkę łódką po fiordzie, połapanie ryb. I po prostu poczucie tej natury, poczucie tych wielkich fiordów z poziomu morza, z poziomu wody. Jeżeli jesteście na przykład samochodem, tak jak my tutaj przyjechaliśmy, to możecie pojechać do miejscowości Flom, gdzie według niektórych znajduje się jedna z najpiękniejszych tras kolejowych świata, czyli Flombana. Możecie też pojechać do miejscowości Vik, która około 20 minut drogi stąd. Też całkiem ładna miejscowość, ale troszeczkę bardziej zatłoczona, więc jeżeli wolicie jakąś taką naturę i ciszę, to Arnafjord jest lepszą opcją. I pytanie też o spanie, prawda? Bo oczywiście możecie wziąć namiot, gdzieś tutaj się rozbić. Wedle prawa norweskiego możecie to zrobić, ale możecie także wynająć norweską chytę, norweski dom letniskowy. W okolicy kilka jest. Zarówno są takie za 200 zł, jak i są też takie za 500-600. To oczywiście zależy od rozmiaru i zależy także od standardu takiego domku. Możecie także, jeżeli chodzi o atrakcje, pójść sobie gdzieś w góry, pochodzić. Jest tutaj kilka ciekawych tras, po których można chodzić. Są trudniejsze, są też łatwiejsze, więc każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Także miłośnicy rowerów. No jest naprawdę masa rzeczy do robienia, tylko tyle, że po prostu takich bardziej związanych z naturą i takich bardziej fizycznych, aniżeli powiedzmy chociażby spa.
I czas najwyższy się zbierać do domu, opuścić to przepiękne miejsce, opuścić Arnafjord. Miejsce przepiękne, miejsce cudowne, miejsce, gdzie poczujecie się na pewno blisko natury. Tak jak wspomniałem, nie ma tutaj zbyt wiele takich atrakcji typowo miastowych, ale za to możecie zaznać tutaj spokoju i kilku dodatkowych atrakcji. Albo jeżeli jesteście tak jak ja samochodem, to jeszcze kilka dodatkowych rzeczy też się znajdzie. A ja zbieram się do domu, przede mną 6,5 godziny drogi i jadę. Trzymajcie się! Padł mi burak jeden.